Praca pełnomocnika do spraw uzależnień polega przede wszystkim na przeciwdziałaniu rozpowszechnianiu się zjawiska, jakim są uzależnienia, ale także na prowadzeniu profilaktyki, która ma za zadanie już w zarodku zatrzymać szerzący się na dużą skalę problem uzależnień. Z tej okazji w gubińskich podstawówkach policjanci z Komisariatu Policji w Gubinie przy współpracy pełnomocnika do spraw uzależnień pani Izabeli Ratajczyk rozpoczęli cykl spotkań mający na celu uświadomić młodym ludziom, czym jest dobre zachowanie. Zaczynamy spotkania z klasami od 1 do 4 szkół podstawowych, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci w tych kilku wolnych dniach. Będziemy mówić o bezpieczeństwie w domu, poza domem, o zwyczajach wielkanocnych, o tym, jak należy się bawić, jak należy skorzystać z zwyczajów wielkanocnych. Mówię tu o zwyczaju śmigus-dingus. Będziemy też omawiać pokrótce profilaktykę uzależnień, tematyka nikotynizm, alkoholizm. Ten dzień jest również sympatyczny z tego względu, że gościmy w murach naszej szkoły bardzo sympatycznych gości, osoby, przedstawicieli Komisariatu Policji w Gubinie, którzy dzisiaj przyszli do nas po to, aby wam poopowiadać na temat zachowania się w czasie nie tylko zbliżającej się przerwy świątecznej, ale również jak zachowywać się na co dzień w szkole, w klasie, na korytarzach, na przerwach, ale również poza szkołą. Przede wszystkim na ulicach naszego miasta, na placach, ale również niebezpieczeństwa czekają gdzie indziej. Jesteście już na tyle duzi, że korzystacie pewnie też z internetu, tak? Myślę, że większość z was, a może i wszyscy, umiecie posługiwać się komputerem. I wiecie doskonale o tym, że komputer i internet to nie tylko treści przydatne wam na co dzień w szkole, ale to są również, jest to miejsce niebezpieczne, ponieważ treści są też tam inne, które mogą wam zagrażać. Bardzo często współpracujemy z Urzędem Miasta i przychylna nam jest pani pełnomocnik do spraw uzależnień. Mogę nawet nadmienić, że zorganizowała dla nas, może nie zorganizowała, ale przyczyniła się do nagród, które dzisiaj będziemy rozdawać. Także w dużej mierze jej zawdzięczamy to, że dzisiaj jesteśmy przygotowani w nagrody. Są to spotkania cykliczne odnośnie wojewódzkiego programu prewencyjnego LUPO. Także spotykamy się przy okazji każdych świąt, przy okazji rozpoczęcia roku szkolnego, wakacji. Spotykamy się cyklicznie, omawiamy problematykę bezpieczeństwa dość szeroko. Taka pogadanka, powiem szczerze, może nam czasami uratować zdrowie, a nawet życie. Ba, mogę powiedzieć, że taka pogadanka może również spowodować to, że wy komuś pomożecie w sytuacji niebezpiecznej, bo ten ktoś nie brał udziału w takim dzisiejszym szkoleniu i nie wie, jak zachować się na przykład na placu zabaw, a wy będziecie wiedzieć. I będziecie mogli komuś pomóc albo zwrócić komuś uwagę, że źle postępuje. Także życzę wam wspaniałej atmosfery, no i oczywiście uwagi, skupienia i oddaję głos naszym. W tych dniach chcieliśmy przedstawić dzieciom, jak się należy zachować, kogo wezwać, kogo powiadomić. Po prostu jak się zachowywać, gdy dojdzie do jakiegoś nieszczęśliwego wypadku, byśmy mieli ich jak najmniej. W trakcie spotkania dzieci mogły także nauczyć się przeprowadzania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach, którą przybliżył im przedstawiciel jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej z Gubina. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zrobimy 30 razy, wtedy wprowadzamy dwa oddechy, tak? Łapiemy za nosek, potrzymujemy tutaj główkę, żeby można prowadzić oddech. Wprowadzamy dwa oddechy, tak? I później robimy dalej znowu to samo. Zrobimy dalej to samo, czyli znowu robimy 30, 10 i robimy dwa oddechy, tak? Wszyscy widzieliście? 27, 28.
teraz od razu przystępujesz do wprowadzenia główkę oddychalasz do tyłu i wprowadzasz dwa oddechy, tak? Raz i dwa. I znowu wtedy robisz kolejny raz, masz od serca. Tutaj sprawdź oddech. Przyłóż główkę, tak? Odwróć główkę w tą stronę. Na klatkę. I tutaj położyłaś na klatkę. Dzieci bardzo lubią spotkania z policją, szczególnie te dzieci młodsze, bardzo żywo reagują, chętnie współpracują, chętnie odpowiadają, mają rewelacyjną wiedzę, a każde spotkanie tą ich wiedzę poszerza. Profilaktyka od najmłodszych lat to najlepszy sposób na uniknięcie spotkania z używkami oraz innymi czyhającymi w życiu codziennym niebezpieczeństwami.